Carska upadła, bolszewicy doszli do władzy i odbudowali wielkie imperium w postaci Związku Radzieckiego. Absolutna tragedia w Dnieprze. Kolejny raz Rosjanie pokazali, że właściwie na eksterminację narodu ukraińskiego zależy im najbardziej. Ale to jest taki doskonały obraz właśnie wojny totalnej, którą Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie. I mało tego, nie tylko wojny totalnej, ale wręcz zbrodniczej, w której jakby główny wysiłek Rosjan jest nie tyle skierowany przeciwko armii ukraińskiej, nie tylko głównym elementem tej wojny jest walka zbrojna, ale atakowanie właśnie struktur cywilnych, miast, infrastruktury, a także przy okazji właśnie ludności cywilnej bezpośrednio. Efekty, tak. Myśli pan, że to nie było celowe? No nie sądzę, nie sądzę. Ja myślę, że zapewne ten pocisk był przeznaczony na jakiś tam obiekt infrastruktury krytycznej, aby jeszcze bardziej utrudnić życie ludności w tym mieście, no ale nie trafił dokładnie i ofiary są duże w ludności cywilnej, więc tego typu wojna prowadzona w sposób świadomy i celowy do atakowania obiektów cywilnych ma takie skutki. Rosja teraz musi jakoś ratować swoją skórę i próbuje tłumaczyć się różnymi wybiegami. Jednak czy Rosji tę skórę uda się pana zdaniem uratować? Nie sądzę. Ja myślę tak generalnie rzecz biorąc, że Rosja na tej wojnie wyjdzie dużo, dużo gorzej niż Zabłocki wyszedł na mydle. To znaczy, że już przegrała Rosja swoją pozycję międzynarodową, swoją mocarstwowość nawet w wyniku tej wojny, w wyniku ogromnego błędu. Rosja nigdy nie będzie mocarstwem? Nie odbuduje się potem? No tego bym tak nie stwierdził, dlatego że Rosja powstawała często z kolan po takich upadkach. No przypomnijmy chociażby klasycznych w XX wieku, kiedy Rosja carska upadła, bolszewicy doszli do władzy i odbudowali wielkie imperium w postaci Związku Radzieckiego. Teraz tak samo po upadku Związku Radzieckiego Putin odbudował mocarstwowość rosyjską. Gdyby nie ten błąd z Ukrainą, ja myślę, że Rosja mogłaby być wielkim graczem na arenie międzynarodowej. Chiny, Stany Zjednoczone i Rosja będzie bardziej jakimś ewentualnie pomocnikiem Chin, bym tak to określił, niż jakimś nawet partnerem równorzędnym dla Chin, zwłaszcza gdyby Rosja uciekła się do tego, czego świat się boi, na przykład użycia broni nuklearnej w Ukrainie, co by zrobiło z Rosji jakiegoś w ogóle takiego strasznie no, chorego człowieka, do którego nikt nie chciałby się zbliżać. Ale jakie pana zdaniem są plany Kremla? Rosja zapewne nie popełni tych samych błędów, jakie popełniła rozpoczynając wojnę. To znaczy łamiąc wszelkie zasady sztuki wojennej, bo praktycznie tak to było. I to jest też chyba tak, że Rosja kompletnie nie liczy się ze śmiercią swoich żołnierzy. No tak, no to jest tradycyjne jakby w samej filozofii wojennej, bym powiedział, Rosji, w podstawach strategii rosyjskiej, że człowiek jest tam najmniej ważnym elementem potencjału wojennego. On jest tak samo ważny jak karabin, jak armata, po prostu to... Nawet mniej. Przypuszczam, że sprzęt dla niektórych może być istotniejszy niż sam człowiek. Może nawet mniej. No i dlatego ta Rosja stawia na tę liczebność, prawda? Więc jeśli Ukraińcy nie przeszkodzą w przygotowaniu takiej wielkiej ofensywy rosyjskiej, no to może do tego dojść.